do kolejnego punktu. To jest punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie zadań priorytetowych na 2013 rok realizowanych przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. To referuje pan Łukasz Cieśli. Szanowni Państwo, jest tutaj mamy propozycję, która jest poniekąd zawężeniem tych zadań realizowanych w obszarze pomocy społecznej. Głównym zadaniem w tej chwili będzie zakup, sfinansowanie zakupu wyprawek dla dzieci z terenu naszej dzielnicy. I drugie zadanie to będzie zadanie zakup leków dla dzieci w formie zasiłków celowych. Rezygnujemy w tym wypadku z zadania wartości 10 tysięcy złotych, które polegało na wsparciu. Drodzy Państwo, bardzo proszę o uwagę. Które polegało na wsparciu poczynkuletniego dzieci i młodzieży z terenu naszej dzielnicy. I rezygnujemy też z dofinansowania dziennego ośrodka fizjoterapii przy Ptaszyckiego. Jest to wynikiem takiej ostrożnej polityki, bezpiecznej polityki dyrekcji Miejskiej Ośrodka Pomocy Społecznej, bo to oni wnioskowali o zmianę. Chodzi tutaj o realizację zadań najbardziej potrzebnych, najbardziej priorytetowych, po to, by ewentualnie, jeśli znów za jakiś czas, lipiec, sierpień, wrześniu, pojawi się pismo prezydenta nakazujące ograniczenie wydatków, nakazujące zaprzestanie realizacji pewnych zadań, żeby te zadania się utrzymały. Przy zadaniach, z których zrezygnowaliśmy, czyli doposażenie DOS-u w Usiemachy i jeśli chodzi o to drugie zadanie, czyli dofinansowanie wypoczynku letniego, było takie niebezpieczeństwo, że jeśli znów będziemy mieli problem z płynnością finansową w mieście, te zadania zostałyby wstrzymane. W zeszłym roku było takie niebezpieczeństwo, jeszcze udało się zrealizować te zadania, ale poprzez pismo właśnie prezydenta z lipca 2012 roku nie udało się wesprzeć finansowo projektów, które formalnie otrzymały dofinansowanie od nas w dzielnicy, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe. Także taki projekt, taka propozycja jest jak najbardziej do przyjęcia. Jest to na wyniku konsultacji naszych z dyrekcją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, czy Komisja Pomocy Społecznej opiniował, Komisja Pomocy Społecznej i Komisja Edukacji, czy opiniował ten projekt? Tak. Jaka opinia? Pozytywna. Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji? Pozytywna. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Ktoś z Państwa radnych jest za przyjęcie tego uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Przeciw. A, o jedno.